Jesteś tym, co jesz. Każdy z nas zna to powiedzenie, ale czy zastanawialiście się kiedyś, co ono tak naprawdę oznacza? Każdy produkt, każda potrawa składa się z drobnych cząsteczek, które są nam niezbędne do życia. Te cząsteczki to białka, tłuszcze, węglowodany, witaminy oraz składniki mineralne. Nasz organizm do dobrego funkcjonowania potrzebuje każdego z nich. Wyobraźmy sobie samochód, do którego zapomnieliśmy dolać oleju. Będzie on jeździł, dopóki nie wyczerpie się jego zapas w silniku. Podobnie jest z naszym organizmem. Możemy funkcjonować tylko wtedy, kiedy dostarczymy wszystkich niezbędnych nam do życia składników odżywczych. Na opakowaniach produktów, które kupujemy, możemy znaleźć skład chemiczny i skład komponentowy. Skład komponentowy to opis wszystkich składników, z których składa się dany produkt. Natomiast jeśli się dobrze przyjrzymy, znajdziemy tabelę wartości odżywczej, która mówi nam o składzie chemicznym oraz w jakim stopniu zostanie pokryte zapotrzebowanie na poszczególne składniki. Ale skąd dowiedzieć się, z czego składa się jabłko czy marchewka? Przecież nie ma na nich żadnych tabelek. Żeby poznać ich skład, musimy przeprowadzić analizę chemiczną. Istnieją tysiące metod analiz chemicznych. Jednak do większości z nich niezbędny jest specjalistyczny sprzęt i niebezpieczne odczynniki, dlatego przeprowadzane są w laboratoriach przez specjalnie wykształconych chemików. Jedną z najczęściej wykonywanych analiz jest oznaczanie popiołu surowego. Oznaczamy w ten sposób wszystkie składniki mineralne zawarte w naszym jedzeniu, czyli na przykład wapń, fosfor czy magnez. Przed analizą każdą próbkę należy zważyć w specjalnym tygielku, a następnie wstawić do pieca muflowego na aż 6 godzin w temperaturze 550 stopni Celsjusza. Wszystko, co pozostaje w naszym tygielku po spaleniu, jest właśnie popiołem surowym. Musimy pamiętać, że nie tylko my potrzebujemy białka czy witamin, żeby dobrze funkcjonować. Nasze zwierzęta też muszą dostać odpowiednią ilość tych składników. W tej chwili znajdujemy się w laboratorium paszowym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Codziennie analizowane jest tu dziesiątki różnych pasz dla naszych zwierząt. A może wy znacie jakieś proste sposoby na przeprowadzenie analizy chemicznej?